jak będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj w naszej refleksji chcemy drodzy zastanowić się nad charyzmatem współczucia cierpiącym. Takim charyzmatem wyróżniali się święci. Taki charyzmat współczucia miał święty Ojciec Pio. Jest to znamienne, że Ojciec Pio bardzo wiele przecierpiał i duchowo i fizycznie a jednak był bardzo wrażliwy na potrzeby osób cierpiących, sam doświadczył, czym jest cierpienie i dlatego chciał wyjść naprzeciw tym, którzy cierpieli, stąd inicjatywa ojca Pio budowy domu ulgi w cierpieniu, wielkiego szpitala w San Giovanni Rotondo, stąd wola wspowiadania osób, które cierpią na wygnaniu, czyli grzeszników. Ojciec Pio wtedy przywracał te osoby przez posługę kapłańską, przywracał je Panu Bogu, Kościołowi, ale także tym osobom samym y, samych sobie żeby by należeli właśnie do siebie a nie do zła charyzmat współczucia cierpiącym święty ojciec Pio po przybyciu do San Giovanni Rotondo od początku chciał pomagać ludziom cierpiącym już w 1922 roku z pomocą niektórych lekarzy i dzięki zaangażowaniu poszczególnych robotników przerobił znajdujące się w centrum miasta opuszczony klasztor Klarysek na szpital przez 13 lat świadczył on usługi medyczne dla miejscowej lud ludności. Ponieważ nieumiejętnie nim zarządzano, został ostatecznie ten szpitalik zamknięty. W 1930 roku trzęsienie ziemi dopełniło dzieła. Ojciec Pio nie mógł pogodzić się z porażką swojego projektu. Szpital Świętego Franciszka Zasyżu uznał zatem za zarys wielkiego Projektu, który miał wyjść naprzeciw potrzebom i cierpieniu miejscowej ludności. Tak, 9 stycznia 1940 roku zrodziła się idea budowy domu ulgi w cierpieniu, która od razu została wprowadzona w życie. Ojciec Pio zaczął szperać w kieszeni swojego habitu, wyciągając z niej niewielką złotą monetę ofiarowaną mu na rzecz podjętych dzieł miłosierdzia. Oddając ją, powiedział najbliższym współpracownikom, chciałbym złożyć moją ofiarę na Dom Ulgi w cierpieniu. Od tego momentu ze wszystkich stron świata zaczęły napływać datki. Dolary, franki, marki, wszystkie dzieci ojca Pio, duchowe dzieci, złączyły się, aby finansować to wielkie dzieło miłosierdzia. Ojciec Pio troszczył się nie tylko o zabezpieczenie środków finansowych na budowę szpitala i jego wyposażenie, ale nade wszystko o formację moralną i duchową personelu medycznego, bez której nasza klinika niczym się nie różniłaby od innych i od strony moralnej byłaby porażką, mawiał Ojciec Pio. Podczas pierwszej rocznicy inauguracji domu ulgi w cierpieniu, a było to 5 maja 1957 roku, powiedział między innymi to dzieło gdyby miało być jedynie ulgą dla ciała, byłoby tylko strukturą wzorcowej kliniki powstałej dzięki waszej wspaniałomyślnej łaskawości lecz zostało ono stworzone po to, by stać się czynnym wezwaniem do miłości Boga, poprzez wezwanie do miłosierdzia. Cierpiący powinien żyć w tej miłości Boga, poprzez świadome zaakceptowanie swojego bólu i poprzez pogodne rozmyślanie nad swoim przeznaczeniem prowadzącym do Boga. W dziele tym, Miłość do Boga w duchu chorego powinna się umacniać poprzez miłość do Jezusa Ukrzyżowanego, która pochodzić będzie od wszystkich tych, którzy opiekują się chorymi ich ciałem i duszą. Tutaj pacjenci, lekarze, kapłani będą tworzyć oazę miłości, która im bardziej będzie pełna w każdym z nich, tym łatwiej będzie przekazywana innym. Kapłani i lekarze, zobowiązani do okazywania miłosierdzia chorym, będą odczuwać silną potrzebę miłości Bożej, aby zarówno oni, jak i podopieczni mogli schronić się w Nim, w Jezusie, który jest światłem i miłością. Poza tym sprecyzował i poszerzył program, który jego dzieło będzie miało do zrealizowania w przyszłości, pisał ojciec Pio. Oto, co jest do zrobienia. Dzieło ciągle poleca się Waszej hojności, aby mogło stać się miastem szpitalem, technicznie odpowiadającym nawet największym potrzebom klinicznym. Dom powinien powiększyć liczbę oddziałów i potroić ilość łóżek. Do niego powinny zostać dobudowane dwa budynki, jeden dla mężczyzn, drugi dla kobiet, gdzie umęczony duch i ciało przyjdą do Pana i znajdą u niego pokrzepienie. Trzeba stworzyć ośrodek studiów międzynarodowych, z którym Powinni współpracować lekarze w celu doskonalenia swojego profesjonalizmu zawodowego i kultury chrześcijańskiej. Musimy uczynić kompletną formację tego dzieła, aby mogło stać się świątynią modlitwy i nauki, gdzie rodzaj ludzki będzie się odnawiał w Jezusie Ukrzyżowanym jako jedna owczarnia pod przewodnictwem jednego pasterza. Dom ulgi w cierpieniu. Rzeczywiście działał i przyjmował chorych, ale okazał się za mały i niewystarczający. Ojciec Bio cierpiał, kiedy lekarze informowali go, że nie mogą przyjmować chorych z powodu braku łóżek i stanowczym głosem mówił, umieście więcej łóżek, poświęćcie biura, bibliotekę, ale nie mówcie chorym nie. Sen ojca Pio o wielkim szpitalu spełnił się. Placówka została rozbudowana i przeprowadza się w niej badania naukowe. Jest jednym z najbardziej nowoczesnych szpitali we Włoszech. Zatrudnia dziś blisko 300 lekarzy i ponad 2000 pracowników. Słuchajmy się w słowo pana Jezusa którym kierował się święty ojciec Pio. Gdy Jezus odchodził stamtąd, szli za Nim dwaj niewidomi, którzy wołali głośno, ulituj się nad nami, synu Dawida. Gdy wszedł do domu, niewidomi przystąpili do Niego, a Jezus ich zapytał, wierzycie, że mogę to uczynić? Oni odpowiedzieli Mu, tak, Panie. Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc, według wiary Waszej niech Wam się stanie. I otworzyły się ich oczy, a Jezus surowo im przykazywał – Uważajcie, niech się nikt o tym nie dowie. Oni jednak skoro tylko wyszli, roznieśli wieś o nim po całej tamtejszej okolicy. Gdy ci wychodzili, oto wyprowadzono mu niemowę opętanego. Po wyrzuceniu złego ducha niemy odzyskał mowę, a tłumy pełne podziwu wołały: jeszcze się nigdy nic podobnego nie pojawiło w Izraelu. Lecz faryzeusze mówili, wyrzuca złe duchy mocą ich przywódcy. Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski, nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza z dziewiątego rozdziału. Święty ojciec Pio, czytując Ewangelię, patrząc na pana Jezusa pochylającego się nad chorymi, w ten sposób chciał mieć też współczucie dla osób potrzebujących. Chciał powiedzieć panu Jezusowi, jak bardzo go kocha, ale czynił to przez ludzi. Mówił do Chrystusa słowem, modlitwą ale czynami, przez troskę, opiekę nad potrzebującymi. Zadajmy sobie pytanie, jak reaguję na niespodziewane przykrości, czy umiem ofiarować Jezusowi choroby, które mnie dotykają, czy moje cierpienia uczą mnie współczucia dla innych. Życie Ojca Pio zostało wpisane w tajemnicę Krzyża Chrystusowego, szczególnie poprzez stygmaty, które były znakiem zjednoczenia z ukrzyżowanym, były one tajemnicą zarówno dla Kościoła, jak i dla samego zakonnika z San Giovanni Rotondo. Cierpienie towarzyszące ojcu Pio przez prawie sześćdziesiąt lat życia zakonnego, kapłańskiego wywoływały stygmaty na rękach, nogach i na boku, na ramieniu, rana jak odniesienia krzyża, którą prawie nikt nie widział. W jego długiej historii stygmatyzacji należy wyodrębnić dwa okresy, pierwszy będący Przygotowaniem do wielkiego fenomenu, który trwał 8 lat, wrzesień 1910 roku, wrzesień 1918 rok i drugi czas nieustannej stygmatyzacji dokonujący się przez 50 lat, wrzesień 1918, wrzesień 1968. Podczas trwania pierwszego z nich, który możemy nazywać okresem niewidzialnych stygmatów. Znaki, męki, pańskiej ukazywały się na ciele ojca Pio z przerwami. Pierwsze symptomy ran, podobnych do noszonych przez Jezusa ukrzyżowanego, pojawiły się u niego latem 1910 roku, kilka miesięcy po przyjęciu przez niego święceń kapłańskich. Na usilną prośbę zawstydzonego tym faktem ojca Pio stały się niewidzialne, choć pozostały dokuczliwe bóle. Cierpienie Wywoływane owymi ranami, występowało z różną częstotliwością i intensywnością w określonych dniach tygodnia przez osiem następnych lat. Bolesna tragedia trwała dla mnie od czwartku wieczorem do soboty, a także we wtorek. Wydaje mi się, że moje ręce, serce i stopy przeszywa miecz. Tak wielki jest ból, który odczuwam, czytamy w jednym z listów ojca Pio. Obecność bólu pomimo zniknięcia przebić, jak nazywał je ojciec Bio, usprawiedliwia określenie niewidzialne, nadane stygmatom z pierwszego okresu. W drugim okresie stygmaty były zawsze widoczne i bolesne i obecne, od piątkowego poranka 20 września 1918 roku, aż do śmierci 23 września 1968 roku. Ojciec Pio w liście z 22 października 1918 roku, tak opisuje moment swojej stygmatyzacji? Cóż mam wam powiedzieć o tym, jak dokonało się moje ukrzyżowanie, które mnie pytacie Boże mój, jakiego zamieszania i upokorzenia doświadczam, musząc objawić to, co Ty widziałeś w tym nędznym stworzeniu? Było to rankiem dwudziestego ubiegłego miesiąca w chórze po celebracji mszy świętej, kiedy zostałem zaskoczony podobnym do słodkiego snu odpoczynkiem. Przy tym wszystkim była wokół mnie i wewnątrz mnie absolutna cisza. Szybko pojawił się wielki pokój i zgoda na kompletne bycie pozbawionym wszystkiego i spoczynek przy tym ogołoceniu. Wszystko wydawało się w o mgnieniu. Podczas gdy to wszystko się dokonywało, ujrzałem przed sobą tajemniczą osobę, nie potrafiłbym wam wyrazić tego, co czułem w tamtym momencie. Czułem, że umieram i umarłbym, gdyby nie pan, który podtrzymał moje serce, to je wyrywało się z piersi. Widzenie osoby oddaliło się, a ja spostrzegłem, że dłonie, stopy i bok były przebite i sączyła się z nich krew. Spróbujcie sobie wyobrazić mękę, której wtedy doświadczyłem i doświadczam nieustannie, prawie każdego dnia. Rana serca wciąż toczy krew, szczególnie od czwartku wieczorem do soboty. Zapowiedź pojawienia się tego rodzaju ran na duszy i ciele otrzymał ojciec Pio od samego Jezusa. Pisał o tym w jednym z listów adresowanych do kierownika duchowego ojca Agostina przeniknięty zupełnie łaskawością Jezusa wobec mnie, skierowałem zwykłą modlitwę do Niego, robiąc to z większą ufnością. O Jezu, obym mógł Cię kochać, obym mógł cierpieć tyle, ile cierpiałeś, aby Cię zadowolić, naprawić w jakiś sposób niewdzięczność ludzi wobec Ciebie lecz pan Jezus pozwolił mi usłyszeć w sercu wyraźnie jego głos, mój synu, miłość poznaje się w bólu, odczujesz go ostro w swej duszy, a jeszcze ostrzej w swym ciele. Obietnica Jezusa zaczęła się powoli realizować, Bóg począł objawiać swoją miłość, raniąc najpierw duszę, a następnie ciało ojca Pio. W innej relacji ojciec Pio tak opisuje ten duchowy proces, Byłem w kościele, odprawiałem dziękczynienie po mszy świętej, kiedy nagle poczułem moje serce zranione ognistym grotem, jak ostrym, gorejącym iż pomyślałem, że umieram. Brakuje mi odpowiednich słów, aby dać ci zrozumiały opis intensywności tego płomienia. Jestem całkowicie bezsilny, aby móc to wyrazić. Mój Boże, co za ogień? Ojciec Pio widział, że ulga w cierpieniu w najgłębszym sensie tego słowa pochodzi tylko z krzyża Chrystusa. Dlatego uczył, chciejmy zrozumieć, że Bóg nie chce i nie może nas zbawić ani uświęcić bez krzyża. Im bardziej pociąga do siebie jakąś duszę, tym bardziej ją oczyszcza przez krzyż. Pan Jezus nie żąda od Ciebie, aby z Nim dźwigała krzyż przez całe życie, ale niosła mały Jego kawałek, w którym mieszczą się ludzkie cierpienia. Bóg chrześcijan jest Bogiem przemiany. Wprowadzasz do swego wnętrza cierpienie, a wydobywasz z Niego pokój. Odrzucasz rozpacz i widzisz, jak budzi się nadzieja. Terminem stygmaty Określa się rany, które pojawiają się na wybranych częściach ciała, na rękach, nogach albo w boku, a także na sercu są tak zwane rany miłości. U fenomen towarzyszący życiu stygmatyków od wieków pozostaje tajemnicą, której nie potrafią wyjaśnić naukowcy, zaś dla wiernych Kościoła katolickiego powodem czci i szacunku. Trzeba jasno stwierdzić, że Kościół do wszystkich zewnętrznych manifestacji stanów duchowych rzadsze podchodził i podchodzi z wielką ostrożnością i roztropnością. Nie można bowiem przyjmować za przejaw mistycyzmu każdego przypadku, kiedy na ludzkim ciele pojawią się rany przypominające Chrystusowe. Niektóre spośród tych zjawisk mogą być wywołane działaniem szatańskim lub nie do końca zbadaną naturalną siłą ludzkiej psychiki. Zjawiska nadzwyczajne wywołane uświęcającym działaniem Ducha Świętego występują na ogół u osób dość zaawansowanych w życiu duchowym i są stosunkowo rzadkie. Charakterystyczną cechą stygmatów, odróżniającą je od falsyfikacji na tle neurotycznym, jest to, że się nie goją, a mimo to zachowują świeżość. Nigdy też nie ulegają infekcjom. Nie stwierdzono w nich również rozkładu tkanki. Często rany wydzielają przyjemny zapach. Stygmatyk odczuwa autentycznie fizyczny ból, adekwatny do stopnia zranienia. Który jest zasadniczym motywem stygmatyzacji. Stygmaty związane z głębokim przeżyciem męki Jezusa są darem Bożym, wskazującym na bliski związek z Chrystusem cierpiącym oraz udział w tajemnicy zbawienia przez przyjęcie krzyża. Warto też wspomnieć, i w teologii duchowości oprócz stygmatów fizycznych mówi się o duchowych, niewidzialnych, polegających na dotkliwym bólu odczuwanym w tych częściach ciała, na którym rany nosił Jezus. Łaskę stygmatów duchowych otrzymała między innymi święta siostra Faustyna Kowalska. Kościół bardzo ostrożnie wypowiada się w kwestii stygmatów i mistyków. Teolodzy chrześcijańscy wyliczają pięć kryteriów uznawania krwawych z znamion za autentyczne. Zmiana tkanki występuje w miejscach, w których rany nosił Chrystus. Pojawiają się nagle i spontaniczne. Nie ropieją, nie gniją, często unosi się z nich słodki zapach podobny do woni kwiatów. Krwawią, krwią tętniczą nie goją się tygodniami, nawet latami. Nie można ich wyleczyć czy zaleczyć. Niektórzy uważają, że pierwszym stygmatykiem był już święty Paweł Apostoł, do którego należy pierwsza wzmianka o stygmatach. W liście do Galatów zapisał Odtąd niech już nikt nie sprawia mi przykrości, przecież ja na ciele swoim noszę blizny znamie przynależności do Jezusa. List do Galatów szósty rozdział. Ze zdania tego nie wynika jednak jednoznacznie, że był on stygmatykiem. Być może chodziło o rany, jakich doznawał wskutek prześladowań, biczowań, kamieniowań. Za pierwszego autentycznego przez Kościół potwierdzonego stygmatyka uznaje się św. Franciszka Zasyżu, który otrzymał stygmaty w 1224 roku, gdy pościł przez 40 dni na górze Alvernia w Toskanii we Włoszech. Ujrzał wówczas wstępującego z nieba Anioła, przypominającego ukrzyżowanego Jezusa, który dotknął jego ciało pięcioma promieniami jasnego światła. Świadkowie poświadczyli, że święty Franciszek miał prawdziwie głębokie rany na ciele, co przysparzało mu wielkiego cierpienia do końca życia. W tym miejscu warto zaznaczyć, że każdy autentyczny stygmatyk jest posłuszny, Nauce Kościoła, pasterzom Kościoła, i po tym możemy poznać, czy ktoś ma ducha Bożego. Jeżeli są tak zwani stygmatycy, nie dają się zbadać ani przełożonym Kościoła, ani medycynie, lekarzom, właśnie tylko wymagają, aby ktoś uwierzył bez oględzin, bez opisywań. No to właśnie brak posłuszeństwa, brak ducha Chrystusowego w tych osobach jakby już niweczy. No autentyczność takiego, takiego właśnie stygmatyka. Święty Ojciec Pio, zobaczcie, ile przeszedł cierpień, badań, a zawsze był posłuszny Kościołowi, przełożonym Kościoła. Mawiał, że przełożeni niekiedy mogą się mylić, wydając nam polecenia, ale my się nie mylimy, kiedy ich słuchamy. I Święty Ojciec Pio za to jest święty, że właśnie przechodził te wszystkie doświadczenia w duchu posłuszeństwa Panu Bogu ale także którzy reprezentują którzy są głosem kościoła kto was słucha mnie słucha dlatego ojciec Pio jest święty jest wielki dlatego że jest posłuszny jest w kościele dla kościoła z kościołem że jest razem z Jezusem tu na ziemi przeżywał tą mękę Dlatego jest tym autentycznym świadkiem no, męki Pana Jezusa. Ukrzyżowany bez krzyża mówimy o świętym Ojcu Pio. Niech On nam pomaga, abyśmy trwali w Kościele Chrystusowym, przy Panu Bogu w Jego Kościele. Pytania do refleksji. Dzisiaj wielu ludzi w społeczeństwie jest stygmatyzowanych. Czy umiem patrzeć na nich z szacunkiem? Czy sam nie stygmatyzuję innych przez słowa i gesty, czy cierpienie innych ludzi we mnie wzbudza takie współczucie i chęć przychodzenia im z pomocą? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.